pyk. Dobra, trzymuj F6. A, muszę Malwina uruchomić. Pyk. Halo. Nie uruchomię Malwina? Pyk. I F6. A mogę jakoś szybciej? O, mogę szybciej, dobra. Skoro teleporty nie działają, no to nie ma innego wyboru. Dobra, tu jest Xardas. Jezus, jak jest w dół? Jest, wiem jak jest w górę, ale nie wiem jak jest w dół. Fila. Nie do góry. W dół idź. Ujde. To zrobimy tak. Go to kamera. I teraz F4, tak? F8. Haha. Trzeba sobie jakoś jadzić, kiedy nie można. Ila. Gdzie tu się schodzi w dół? Gdzie tu się schodzi w dół? O, tędy. Au. Dobra. I F8. Dobra, teraz podstawowe pytanie. Teraz podstawowe pytanie. Jak się w... O, i crash. I crash. A tak fajnie było w tej jaskini, w tej świątyni śniącego. Żadnych kraszy prawie. Ale nie, wyjdź na powierzchnię, mówili. Kurde, Artyom, nie możesz iść na powierzchnię. Ale nie, ja wyjdę, bo wiem lepiej. I krasz. Bandicoot na krasie, na głodzie głodem. No. Dobra, to po prostu zrobimy to w stylu tradycyjnym. Przynajmniej w moim stylu. Zacznijmy od save'a. Wypłyniemy na powierzchnię, pójdziemy gdzieś, gdzie jest wysoko. I stamtąd będziemy się literką K teleportować. Kompatybilność. Oj, panie Crashu, oj, panie Crashu Bandicoocie. Jak tak można? Mamy ósmą. W zasadzie jesteśmy bardzo blisko końca. Teraz musimy po prostu wypłynąć, polecieć do Xardasa, z tego co pamiętam. Skoczyć do magów wody. Opierdzielić ich. Z rudy. Byłem troszkę wkurzeni, bo będą, mimo wszystko, ale no... To jest za coś. No i jak już zdobędziemy mieczyk, to przy okazji pójdziemy wyrżnąć obóz. Tak zupełnie po drodze. Dobra, i gdzie tu jest ta... O, jest! Super! Najpierw save. Teraz pan... pan Malwin. Dziękuję i lecimy. O! Nie uwierzycie. Crash. Panie Gru. Panie chce wpierdziel dostać dzisiaj. Jest taki srogi.
Program Gothic przestał działać. Chinekian. Będę płakał. Moi drodzy, będę płakał. Jak pójdę coś złe i wyszło poza skalę, dlatego. Te mody graficzne to jest jedno wielkie zło. Nie będę naciskał cały czas K, a będę tak systematycznie to K naciskał i może jakoś się uda. To jest taki teleport ręczny. Hop. Dobra, nie pierdziel Beziu, wstawaj. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną, wykonaną z magicznej rudy. O. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam przypadek? Tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci... Tak, wszystko gotowe. Ale sam... Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć... Zatem muszę sobie... Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Dobra, czyli w tym przypadku muszę Miltena znaleźć. Z tego co pamiętam. Dobra. Dobra, nie pierdziel Beziu, wstawaj. Dobra, i teraz możemy grać Miltenie w nowym obozie, a nie z starym, przed starym. Wiesz co, Alki? Nie, nie, teleport, nie, wiesz, sam wiesz. Sam wiesz, co się dzieje z teleportami, albo nie, nie teleport, no właśnie. Teleport jest zły, jest bardzo zły. Teleportów nie uznajemy, teleporty są złe, bardzo złe. O kurde, orkowe psy, Jezus, ile psów! A w sumie one nie zadają jakoś dużo damage'a. No cześć. No i co to ma być, pieski? No co to ma być? Co, co? Mówicie, że nie możecie mi nic zrobić. No. Dzieją się. Sandboxy na tym spisane. Czyli teleporty są złe, no zniszczą cię, co? Wejdziemy wysoko w takim razie. Panów ojców sobie wybijemy. Nie mam tej punktów życia teraz. Ha, 458. Crash pack? Chyba crash pack. Dobra, wejdźmy sobie tu wyżej. No, hop. Tutaj mogę jeszcze wyżej wejść. To jest moja skała początkowa. Zacznijmy od save'a. Dobra, no to lecimy. Lecimy do starego obozu. Ale na pewno go tu nie ma. Zerknę. Jeszcze tam wrócę, stary obozie. Jeszcze tam wrócę. Dobra, Milton, Milton, Milton. Nie widzę Miltona na dole. A w zasadzie też nie widzę nikogo. Jap. O nie, w złą stronę idę. Ale przynajmniej mam pewność, że tutaj nie ma Miltena. Dobra, lecimy moim super teleportem.
podobnym jest. Tutaj goblin. Liściowy wojad. Bok, bok, bok. Nie bob, bob, bob. Ale swoje mięsko możesz mi dać. My to nie znamy, bo się mówię ci. Nie, bo chciałem się upewnić, Elki. Chciałem się upewnić. Ale już tam lecę, już tam lecę. Czytuję, bo nie mogę się teleportować. Demon, ja się nie mogę teleportować, bo mi w tej kaszuje. Dlatego robię ręcznego teleporta. Halo, policja, demon nie wie o co chodzi. O, twardzień. Twardzień. Pek, 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 pek. No ale przynajmniej nie gram na God Mode. To się już więcej nie powtórzy. No cześć. Zauważmy. Załóżmy, że już przeteleportowaliśmy się i możemy na piechtaka już iść. O, wiem o co chodzi, takie mem. Dzbań, ale wołam. Poza tym demon jesteś niby czarny, nie? Jesteś jak taki JP i w ogóle, a teraz policję woła. Ale wołam czarną policję. A, to co innego. To co innego. Demon nie jest JP, on jest rapelem. Nie każdy rapel to jest JP. Bardzo przyzwoitym obywatelem. Za dnia, nocą zaś szkaradą. Jem paluszki. A w sumie pasuje. A w sumie przy okazji, jak tu już jestem, dopóki mnie nowy obóz nie znienawidzi, skoczę sobie do Lestera. Jak się jest policjantem, to się nie strzela do czarnych? No w zasadzie, o ile jesteś amerykańskim policjantem, to wtedy już tak. Taki normalny to już nie bywa. Witaj! Cześć. Chcesz? Umie! Jezus, ile mam tych punktów? Ile mam tych punktów? Umiesz! O! Jeszcze 5 punktów mam. A, to sobie walnę setę. Witaj! Cześć! Chcesz? Dlaczego czarem spierdalam w krzaki? Czasem. Ale czarem też możesz. Tylko uważaj na kraszę. Kraszy tak średnio działają. No i jest Milton. Ale w sumie najpierw sobie skoczę do pana miksturkowego. Jesteś tu? Nawet go niewidzialnego nie ma. Który to był ten od miksturek? Kupiłbym sobie coś. Zanim jeszcze mnie znienawidzi. Cześć. Witaj przyjaciół. Cześć mi. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo... Do zobaczenia. Za chwilkę pogadamy. Najpierw sobie kupię miksturki od typa. Witaj. O, cześć. Pokaż mi swoje towary. I eliksirków bierzemy. Odprzedam ci to. Kurde, w sumie wszystko ci odprzedam, co mi potrzebuje. Pancerzyki. Dużo wolnej kopalni, a w sumie masz.
Szpony, łuk. A te miecze to, to ci nie dam sobie. Potrzebuję je. Jajka, biel, język. Byłkę judy też dam. I blanta też. Pyk, 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 pyk. A tego to to nie. Pyk, pyk, pyk. Winiarcze, piwo, jeżówkę. Coś tu jeszcze jest takiego useless? Nie, już nie. Pieścionek. W sumie... A, to sobie zostawię. Zbroję trzymaj. I ci odprzedam trochę tego. Trochę tego, trochę tamtego. Ale ulumulu to sobie zostawię. Dobra, i powinno by starczyć na miksturki. To się nazywają, kurde. To się nazywają handle. Już kurde 20 tysięcy byłków ludów. Co prawda pasek mi tu zakrywa, ale gościu chce ode mnie 18 950 byłek ludy. A ja za te wszystkie przedmioty, wartość moich wszystkich przedmiotów to jest 22 370 byłek ludy. To jest deal. Tego nie widzicie, bo pasek gotikowy zasłania, MGSL-owy, ale no tak jak jest, tak jest. Możecie mi wierzyć. Przyjmij. To się nazywa deal. I teraz kurde, no... Można lecieć. Co się stało? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce. Dobrze, chodź. Ale po co kupić, jak jest za darmo? Się co, że mam go zabić? A teraz mów, coś... Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy. A wolałbym nie... Żartujesz sobie, to nie pora na żarty. Spotkałem Xardasa. Wypełniam jego... Xardas? Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd... Ja rozmawiałem. Muszę ją skumulować w... Cóż za niesamowite... Nazywa się... Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja... Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą... Musimy za to bardzo, bardzo ważne dla wszystkich. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolno. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobi... No i wygląda na to, że nawet Xarda... Spotkamy się przy kopcu rudy. Dobrze, zatem spotkamy się przy... Dobra, ale zanim tam się spotkamy... A ten najemnik co tu robi? Sprawdzę sobie jeszcze do tego Kronosa. No żeż! Zapomniałem, że jestem śmiertelnikiem tylko. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Elex, tfu, gaz z grafiką sprzed 8 lat. I nawet ja Elexa nie obronię. Ale w sumie jeszcze nie grałem. Jeżeli będzie kiedyś za 40 zł, to jasne, czemu nie? Chciałbym, jeśli chcę. Dobra, nie chcę do was dołączyć, jak naprawdę. Poszuk. Byłki ludy. O, może są jakieś dobre pierścionki czy coś. To jest całkiem fajny. Bonus punktów zdrowia. Pierścień oświecenia. Dużo tego nosić raczej nie mogę, ale... Uzdrowienia drugiego kręgu. Trzymaj te cholerstwa, ja tego i tak nie potrzebuję. Mogę przejść! Dobra, i biżuteria. 30 punktów
To mi oferuje 20 punktów siły. O kurde, to niedobrze. Ochrona przed bronią. I mam teraz o wiele mniej siły i to jest bardzo źle. No dobra, no. Nigdy się nie nauczył. Nie powinieneś się obniżać. To się da jeszcze jakoś wytrzymać. Chociaż nie, no. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No dobra. O! Ja w sumie jestem bogaty. Mam miksturku, mam miksturku, mogę sobie łykać. Mogę sobie na to pozwolić. Bo jestem bogaty. Gdzie łowił ryby. W tej historii w dzisiejszych czasach na co za typ? Nie można polegać, ojcze. Tak długo jak... Co za typ? Czekaj, czy ja mogę teraz walić noise emotkami płatnymi? Nie chciałbym być. W sumie jak płacisz? Masz miecz i zaklęcie. Proszę, jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Zatem... czas na cutscenki. Salam alaikum, salam żum żum, żypy ja papą. Się wkurzyli chyba. Ach, well, co zrobisz? Rozdział 6, leże śniącego. Gotowe. Niesamowite. To się już więcej nie powtórzy. No w zasadzie to nie widzę nic, ale... Może tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Wiecie, ja bym radził wam spiedzielać. To dobry znak. Wygląda na to, że cała... Ale nasze działania zwróciły... Teleportuj się stąd! A co z tobą? O mnie się nie martw! Mam już dość. Że tak powiem, trochę przypał. Ile ma to? 120? Kurde. Dobra. Zrobimy to w taki sposób, bo nie mogę się teleportować. I po prostu się przedrę, no. Chciałbym być teraz w jego skórze. Nie uwierzycie, co się stało. Wiesz. O, albo i nie. Albo i kwiasz. Panie Gryo. Panie Gryo. To się już więcej nie powtórzy. Ludzie zawsze gadają. Kiedy się teleportować nie możesz, musisz jakoś działać. Myślałem.
Może nie skraszuję tym razem. No jak na razie to nie skraszowało. No siema. Widzę, że tak troszkę don't care, co? No okej. To już się więcej nie powtórzy. Wiecie, ja teraz bym się przeniósł do starego obozu. Powiedzmy, że się właśnie teleportujemy do magów ognia i się tam przeteleportuję. W sensie ręcznie. I wiecie, co wszyscy zrobimy. Pyk. Da trochę niżej zejdę. Ło. O! Widzę, że Beziu taki troszkę wytrzymały. Muszę wyglądać Sim 480, żeby pobijała mi się 9 MB na sekundę. Ha. 9 MB? Co to jest? Plebs bogaty. Biedny w zasadzie. Puh! Wodzę nie odpalił alertów? No nie, alerty powinny działać. W zasadzie faktycznie dawno nie widziałem alertów. Jak powinny działać, to coś nie działają, widzę. Przepraszam. Cześć. Bye bye. Naprawdę. Co ten Bezi? Okej. Okay. Bye bye. Papa Bezi. Co ten Beziu? Myślałem, że co on spierdziela? Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. To się chyba nikt nie skończy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Halo. Co tu się odjanie Pawła? Takie sprawy załatwiały. Cztery użyj może. No właśnie nie działa. Dajmy lepiej o czymś innym. To się już więcej nie powie. Jeśli myślisz, że... Jezu, co ta gra? No! I znik. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Da, ja zrobimy to go to kamera. Pogadajmy lepiej o czymś innym. No. Myślałem, że to się skończyło. Zabłowała się wesoło. Ja piję. Idzie. Co tak. Ja tak jest niepoważna. Od razu wiedziałeś, że będą powody. Naprawdę, gdyby nie ten cholerny mod. Gdyby nie ten przeklęty mod. Nie mogę się teleportować. Nie mogę się wszystko. Ludzie zawsze gadają. Kurde. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się już więcej nie powtórzy. Wiecie co, chyba sobie odpuścimy. Chyba sobie odpuścimy mordowanie swojego obozu, bo tak się nie da. Chyba, że wpieprzymy się od głównej bramy. Cześć, koledzy.
Tfu. Nie muszę go od mołu dodawać. Fuck. Nie masz racji. Chyba, że na placyku głównym się wywalę. Podejdę tam do tego typa, do odmałkowienia i później wybijemy wszystkich. O, to jest jakiś pomysł już. Jaki on ma... Jaki on ma zasięg tej rozmowy? Ja pierdzi, dobra. A nie, nie, idzie go typu. To wygląda jak jej zesłanie. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu, ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Za kratkami. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłop... A jo! Pa, ja, pa, 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 pa. Cześć, kolego. Ej, kurde, on mnie bije. Tu już mnie nie będzie bił, miksujeczki. Trzeba jakoś powybijać obóz. Tak, te, 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 te. No cześć. Już nie ma nocy kruka. Tutaj jesteś powinni być. O, są. Tyk, 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 tyk. Czas wybić cały obóz. Cześć. Ujdę. Pum, 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 pum. Czasami dobrze wymordować cały obóz. I chyba idziemy też Gomeza ubić, co? Kurde, kusznicy się znaleźli. Szczęście się gniewu bez jego, który chce wymordować cały obóz. Tak dla fanu. Było jakieś wyjście, no ale co zrobić, nie? Cześć. A kobiet nie można zabrać, co? Nawet kucharza. Siema, Gomez. Gniew nosa.
to za mieczyk? Ten gniew... O, to jest jeden z lepszych mieczy. Teraz ja jestem władcą. Jestem pięknym, wspaniałym władcą starego obozu. Mwahaha. Dobra, znudziło mi się. Znudził mi się ten obóz. Idę do kolejnego. Czekaj, tam ktoś jest. Ej, ej! Pójdę! Pójdę! Ja nie mam zdrowia. Ja nie mam żadnego zdrowia. Cześć, kolego. Idziemy teraz Toriusa załatwić. Panie Torius! Już nie ma Gotika trzeciego. Te zabili gościa z bagna. Co za cienie. Cześć. Kurde, uciekł. Bądź bludujem. Stój, stój! Zdechnij. Ej, no nie mogę tego otworzyć, tej bramy. No to trudno. Co sobie tak przejdę i wszystkich pomorduję. Pan. To się nawinie, ten się nawinie, no. Ty zły. Dołączysz do Neka, chodź tu. Nek na ciebie czeka. Dlaczego to jest takie zabawne? Czy tak wyglądał holokaust? Papa, lepa. Ty kurde. To jest zemsta za wyrządzone krzywdy. Choć jak naprawdę nic mnie z wami nie łączy. Fiz jak spierdziela. Tam. To dołączysz raz do niego. Pak, pak, pak. Czemu zabiłem? Tam, 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 tam. Ty, kurde. Nie spierdzielaj. Polowanie na ludzi. Dobra. A to nie jak się zakręcił. Już nie wiedzie dokąd uciekać. Jeszcze się rusza. Tamten typ się sam zabił. Samobójstwo. Tyk, tyk, tyk. O, Dexter. Już nie będzie laboratorium. Hello. Zrobiłbym ci teamback, tylko nie wiem, że jak to się kłócało. Panie Kołopacz, gdzie pan spierdziela? Może to się da otworzyć. Przepraszam. O, i już nie ma budynku. Jeszcze? Przez bramę ich zabijałem. No cóż.
Ej, kto mnie strzela? Uuu, tu strzelażnik jest. Papa, panie cień. No kurde, jakie one są szybkie te cienie, kopacze i to wszystko inne. Chcesz ze mną walczyć? No, sorry. Tak się to kończy. Pom 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 pom. Ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. Ale Snafa to nie zabijemy, on zrobi super potrawkę. Wyciągnij żaden łuk. Młodej wszystko, co to się szła. A to taki rzut. Ale fajnie! Moglibyśmy robić to częściej. O jezu. Pam 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 pam. Ej, to nie ja! Uciekam. No shit! O, chcesz się ze mną bić? Kurde, jedyny, który ma jaja już. Tak naprawdę powybijają wszystkich strażników, więc no... Nikt was już... nie obroni. Także ludzie, fakt. Chyba wszystkich powyzabijam. Snafa zostawię, bo on robi super potrawkę. On zasługuje, żeby żyć. Bójka! Zabiłeś go! Nie było innego wyjścia? Znaczy było. Zawsze jest. Tylko, że to jest zabawne po prostu. Wejdę sobie na mury, będzie ciekawiej. Pam 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 pam. Jesse. Taki gościu był. I ty też. Pam 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 pam. Jak dobrze było w sumie później w ten łuk. Easy. Teraz możesz sobie robić takie fajne polowanko. Uwolnij kowala, który zdochaj i ci wzmocni zbroję, tak? Dexter, kurde, no typu. Dosiągłem go, dosiągnąłem? Skąd te rozmowy są? O! Już wiemy. Dlaczego go zabiłeś? Już po... No jaj. Dlaczego go zabiłeś? Dlaczego mordujesz cały obóz? To jest zabawne. Kurde typy, nie uciekajcie, nie chce mi się was gonić. Dosięgnę ich stąd? Tuż, na pewno tego. Chyba. Pyk. Koleś, gdzie ty uciekasz?
Kurde, ładnie biegają. Jak na miksujce szybkości. O, cześć. Jak się cwajak ukrył. Ej. Pam. Schowaj. Co schowaj, byń? Co? Kto? Kto? Myślę, że są fajni i dlatego mogą mi grozić. A tak naprawdę to ja jestem ten fajny. Bo mam broń. Zabiłeś go! Nie by... Gość przestał się ruszać! Zabiłeś go! No shit! Te kurde, ale kowal jest wytrzymały. Jeszcze minuta i stary obóz będzie pusty. No, patrzcie jak ich dużo. Nie możesz tak po prostu zabijać ludzi. Dlaczego? Teraz będziesz miał... No... I teraz co będę miał? No dokończ, cwaniaczku. Chyba kończy mi się siła w łuku. Ale Snafa to ja zostawię, on robi dobrą potrawkę. Snaf, ty będziesz żył. Nie uciekaj. Zrób mi więcej potrawki. No jak nie, chyba że nie zrobisz, no to wtedy to co inaczej pogadamy. Zrób mnie potrawkę. Panie Snaf. Jeszcze pan kartograf. Panie Snaf, potrawkę rób! Dobra, idę po kowala, idę. A później idziemy do Snafa po potrawkę. A jak mi tej potrawki nie zrobi, no to inaczej sobie pogadamy. No przecież mam klucz. Nie, to jest chyba magazyn. Naprzeciwko domu magów. Byłem przekonany, że tu. Naprzeciwko domu magów. Domyślam się w tym domku po lewo. Faktycznie są lochy pode mną. Chociaż nie, to są kwatery. Chociaż w sumie tu jest jakieś drzwi. Tylko domu magów, no to tu jest kuźnia. To do końca i w prawo, no dobra. O, faktycznie. A, w końcu się spotykamy, Bulit. Nawet strażnicy się już mnie boją. No kurde, hopie, jak wszystkich to wszystkich muszę. No dobra, później ciebie znajdę.
O, jest kowal. Czego chcesz? Nie wygląda. Masz rację. Więc jak się tutaj dostał? Dostałem go od... Chcesz powiedzieć... Dokładnie. Stary, dokładnie. Nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że... Ale dlaczego mnie? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pom... Cóż, wielki, jestem ci niezmiernie wdzięczny. Do zobaczenia. Więc sobie później pogadamy, zrobisz mi zbroję. Jedynymi, którzy mu przeżyją, jest Snaf i ten kowal. A cała jeszcze nie przeżyje. Bo gdzie ten durny strażnik, który jest uciekł? A, nieważne. Udało mu się. Siema, panie magu. Także no, po dobrej rzezi trzeba iść się wyspać. Ach, sen dobrze ci zrobił. Dobra, to idziemy do pana Kowala. Panie Kowal, o, jesteś, siema. A, jesteś. Mam, wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógł, może jakiś pierścień. Dlaczego? Ten sukinsyn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił, no i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy. Możesz dla... Jasne, daj... Jestem goły. Oto twoja wzmocniona zbroja. Dozor. Nie, zatrzymaj się z panie Stonie. Dziękuję za pomoc. Teraz pytanie, jak ja mam się stąd wydostać? Jakieś zagubione duszyczki. Jestem niewidzialny. Niewidzialna śmierć nadciąga. Możesz, kurde. O, jestem już widzialny. No, także pięknie jest, ładnie. Chodzę po ciałach zabitych wrogów. Przyjemnie. Przeżył jedynie pan kucharz. Ty uciekł. Cześć. Panie, gotuj mnie pan potrawkę. O, teraz jesteś endgame. No kurde. Teraz jeszcze sejwik. Cześć, panowie! Cześć, leczej. Jesteście ostatnimi. Ahaha. I co wy chcecie zrobić z tymi wykałaczkami? Co wy chcecie zrobić z tymi wykałaczkami, panowie? Nawet kurde... Szkoda mi przez was iść to mięsko. Dobra, i teraz teleportujemy się do pana Xardasa i GG well played. I bijemy orków. Trzeba na konaj wejść, o. I lecimy. Gdzie w sumie może wejdę wyżej jeszcze?
się stamtąd przyteleportnie. I pobieram Alexa po angielsku. Ha ha! Dobra, pan Ksardupa, on był gdzieś tam. Znaczy no, Alexa to lepiej grać z tego, co słyszałem w dubbingu angielskim. Ale jeśli napisów nie ma, to już jest problem. O jeny, jeny, jeny. Panie Xardas, jak ty jesteś daleko? Dobra. To zrobimy tutaj, jak wcześniej pójdziemy troszkę wyżej. I się teleportujemy ręcznie. Teleport ręczny, bo teleporty zwykłe oczywiście nie chcą działać. Czy chcą działać. Ale gra nie pozwala, bo crash. Sam mówię muki jak Wolfsgen. Fu. Tak naprawdę w głębi duszy wszyscy jesteśmy samolubami, egoistami. Myślimy tylko i wyłącznie o sobie. Tacy najbardziej bezinteresowni są najbardziej samolubni. Udało mi się. Niesamowite. Miecz odzyskał swą... To co, idziemy teraz ubić demona? Demona. Dobra. No nie, panie Beziu, panie Beziu. Jak go wywiało. Śmierć orkom, pomiotom, beliara. A tu właśnie, a propos. Idziemy teraz do wioski orków z Ulumulu? Czy z mieczem? Nie musicie mi mówić. Wiem, co chcecie. Wiem, co chcecie, moje małe, kochane psychopaty. Hello, it's me, Bazik. Panie Wojki, zapraszam do tańca. O kurde, ilu tu jest? O kurde! Dobra, hi. O fuck. Poczekajcie, koledzy. Kurde, no. Dobra, nie będę. Zamknijcie oczy. No, kochani, zamknijcie oczy. Dzielę, no. Miało być pięknie, ładnie, uczciwie, a tak naprawdę to... Gram w Gothica, tak się gra.
O, jest Uriziel. Pan, 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 pan. No, rzeź musi być, no kurde, no właśnie. Wybaczcie, koledze, że przerywam tańce z Fabwole, no ale... Taki mamy klimat. Nikomu nie przepuścimy. Stary obóz, tańczący orkowie. Chyba dwóch orków uciekło. No nic. Pozwoliłem przeżyć dwóm osobom w starym obozie, to pozwolę i dwóm orkom. Skończą grę w końcu. Skończę, no ale jak jestem wykoksany, to zabiję wszystkich przecież. Jak się bawi, to się bawić. Ach, te, pamiętacie te czasy, kiedy... Na samym początku gry byle kretoszczur nas zabijał. To były czasy. No chodźcie. Chwila. No i teraz będzie lepiej. Słyszę mnie. Lepszy orków masz Shadow Moon. Ale tamty czemu ci, no właśnie, tamci orkowie są lepsi. Właśnie dlatego. Jeden ojku spierdzielił gdzieś. Ha, pa, pa. Albo w sumie to nie orkowie. To są. Tam są urki chyba. No tak, tam są urkowie. Znaczy tam są orkowie, ale urkowie. Ja ci dam czary mary, hokus pokus. Bo kurde! No to za Dragon Ball rzucasz. No i no, strzał przez siebie. Co tam masz w zamian? Dobra, wszyscy wymordowani, dajcie mi zaklęcie telekinezy. Chyba, no tak, już nie mam zaklęcia telekinezy. No dobra. Urukhai, zwani też urkami lub czarnymi orkami. Ulepszona rasa orków. Dezen to taki znawca jakby. Dobra. I najwyższa pora zakończyć to. Wiadomo, mówiąc, nie zamierzałem dzisiaj kończyć Orgotika. Ale jak już zaczęliśmy, to czemu nie? Powiedz, czego Dezen nie wie. W sumie faktycznie. Co się nie zapytasz, to Dezen zna odpowiedź. To jest Dezen wszystko wiedzący. Znaczy, czego Dezen nie wygoogluje. A Dezen, kurde, wie wszystko. Uj, a ten szkielet bije. Dlaczego ten szkielet tak bije? Zwykli strażnicy orkowie zadają mi tyle obrażeń co nic, a taki zwykły szkielet przychodzi i wpierdziel mi spuszcza.
Tylko że Wikipedia się Damunku myli. Dezen się nie myli. Myli? Dezen się nie myje? Nie wiem. Dezen, jaki jest ten życie? O właśnie. Udowodnij swoją wiedzę z tajemnic wszelakich. Safe. I chyba tutaj. Kurde, no tak, tu... Nie, nie tutaj. Tutaj? Nie. To gdzie? Tutaj? Chyba tutaj. Tak, to jest tutaj. Dobra, gdzie ta głupia mumia? Panie mumio. Tak by się mumia zepsuła, no ale dobra. Apokaliptyczny strażnik to jeszcze gorzej, kurde. Tyle miksturków kupiłem, jestem taki bogaty. No chodź. No halo, nie chowaj rzetelnego miecza. Cię byle strażnik załatwił. Trzeba ich dobijać, nie trzeba. Dlaczego mi nie chce wbić miecza do tego? Hal, przecież mam ten miecz. A, dobra. Rozumiem. Do złej dziurki wsadziłem. No, w sensie tak. Dobra, kij z tobą, nie mam czasu. Muszę mieć 5 mieczy. Przypomnę tylko.
Dobra, kij z tym. Kij, kurde, z tym. O, Xaldas. Nie mamy wiele czasu. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orku. 5 serc należących do kapłanów, których pokonałeś. Złożono w 5 kapliczki, można otworzyć, ale tylko starożytny. Musisz przebić serca kapłanów 5 sztyletami. Rozumiem. Śpiesz się. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy. Co się z tobą... Ja... Nie przecież gdzie musimy mieć... Ja pierdzielę, dobra. A przecież tylko 2 tych spotkałem. Nie mam czasu. Chyba, że sprzedałem temu ten miecz. Przegapiłem jakiegoś typa? Rany. Nie chcę mi się już z tym bawić, halo. Możemy spełnić tego jakoś ostatnio tego typa? Bo wydaje mi się, że 5, 4 tylko zabiło. 4 mumie. Dobra, jak to się spełniło? Insert chyba... Nie. Jezus, nie pamiętam, jak się to spełniło. Calki. To się tak na ile ośniło. A, przegapiłem jednak. No to już się bałem, że ty powiesz, sprzedałem miecz. Przegapiłem, dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Pójdziemy i go znajdziemy. Alkti, nie trzymaj mnie w niepewności, gdzie ten typu. Nie czułeś z tym, gdzie trzeba było iść do niego przez tunele. Są pełzacze, jest ciemno. Chwila. Mówisz o tych tunelach? Dobrze, że nic nie ma. Nie te. To... A były jakieś wcześniejsze, to te? No dobra. To musimy się kawałek cofnąć. Nie tu. O, tutaj. To nie wiem, w którą stronę.
tutaj może? A faktycznie, bo tutaj było zablokowane. Faktycznie. Tutaj w końcu przecież nie zrobiłem niczego. Faktycznie, było. Tylko pominąłem to, bo mi zaczasnęło coś nagle. O, jest! Czy jednak pominąłem zagadkę jedną? Niewierny w domu. Niewierny? Pana, bądź przeklęty! Sam bądź przeklęty, pajacu. No. O kurde, ale wytrzymało ty. Najbardziej wytrzymały ze wszystkich. Jezu, gościu, nie mam na ciebie czasu. Nie mam na ciebie czasu. Już tak nie mam cierpliwości do tego, że cheatuję. Ale pamiętajcie, że przez ten cały stream nie usłyszeliście słowa cheat i oglądacie ten stream zamkniętymi oczami, więc no nie ma dowodu, że cheatuję. Po prostu ten Bugotik aka Crash Bandicoot w wersji niemieckiej jest grą zabugowaną, i to tak ostro zabugowaną. Gdyby jeszcze było tego mało. O, zamknąłem, super. Gdyby jeszcze tego było mało, to ten mod graficzny wszystko niszczy. W lewo czy w prawo? Kurde, oczywiście, że w prawo idziemy. A w prawo nie ma nic. Sam bądź przeklęty, dzbanie. W 2001 roku jeszcze nie cisnęli od dzbanów. Nie polecam. I od razu brzmi lepiej. Ja cięż, gdzie to mam iść? Chyba nie tu. A da, byłem tu, byłem wszędzie, kurde. Chodź, dzbanie. Jest lawa. To znaczy, że może dobrze idę. Uiii.
No nie mówcie, że kjasz. Błagam, nie mówcie, że kjasz. 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 Będę płakał. I to chyba ten gorszy kjasz. Jep, to jest ten gorszy kjasz. Dlaczego? Dlaczego?